Mazowsze. To nie tylko piękne krajobrazy i bogata historia, ale również unikalne produkty, które powstają w oparciu o tradycyjne receptury i lokalne surowce. Te wyjątkowe wyroby coraz częściej doceniane są na arenie międzynarodowej. Wszystko to dzięki możliwościom, jakie oferuje samorząd województwa mazowieckiego, organizując i finansując udział mazowieckich firm w prestiżowych targach w Polsce i za granicą. Na przykład Eurogastro, Targi Żywności i Napojów, World Food Poland, Warsaw Food Expo 2024, Targi Smaki Regionów czy prestiżowe Asia Fruit Logistica w Hongkongu. Dla wielu przedsiębiorców to okazja, by opowiedzieć historię swojego produktu. Skąd pochodzi, jak powstaje, co czyni go wyjątkowym. I to właśnie te historie przekładają się na zainteresowanie klientów, którzy coraz częściej sięgają po produkty regionalne, świadomie wybierając jakość i tradycję. Konsumenci na targach to jest specyficzna grupa, która szuka dużych dostaw, dużych palet produktu coraz częściej tradycyjnego, regionalnego i ekologicznego. I mazowieccy producenci odnajdują się w tej niszy. Coraz większa liczba naszych producentów produkuje zdrowo, produkuje smacznie, produkuje bez użycia zbędnych konserwantów i pestycydów. Wyjazdy z nami na targi są dla nich atrakcyjne, że ponoszą bardzo niewielkie koszty, bo to samorząd województwa mazowieckiego odpowiada za organizację stoiska, a ich obowiązkiem i przyjemnością, mam nadzieję, jest przywiezienie swojego towaru, pokazanie tej branży mazowieckiej żywności, która jest coraz bardziej rozpoznawalna i lubiana w Polsce i w Europie. Byliśmy pierwszy raz właściwie na tak dużej imprezie jak Targi Poznańskie. No właściwie dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu, bo to dostaliśmy od nich zaproszenie. Dostaliśmy miejsce na tych targach na stoisku województwa mazowieckiego. Także no, razem z innymi lokalnymi dostawcami, razem reprezentowaliśmy tutaj nasz region w Poznaniu. Dzięki właśnie tym targom pozyskaliśmy sporo nowych dostawców, między innymi nas do sklepu, bo dużo rzeczy robimy sami, ale też staramy się pozyskiwać wyroby od różnych innych lokalnych dostawców. Także mamy nowych dostawców, mamy fajne rybki, mamy fajne jakieś przyprawy, sosy, konfitury, tłoczone takie soki, wyroby. To wszystko domowe, takie od lokalnych dostawców, też bez konserwantów, bez chemii, wysokiej jakości takie naprawdę produkty. Z Urzędem Marszałkowskim bardzo dobrze wygląda współpraca. Współpracujemy już od 2016 roku. Nie tylko, że my jesteśmy promowani tylko u siebie tu w województwie mazowieckim, ale też jesteśmy zapraszani do Poznania na Smaki Regionów. Z Urzędem Marszałkowskim wyjeżdżamy. Wyjeżdżaliśmy też do Łodzi, na Tygiel Łódzki, a w tej chwili, w ostatni weekend września, były Smaki Regionów w Poznaniu. Jest to pomoc dla promowania się, dla zdobycia też doświadczenia i kontrahentów też można zdobyć na takich targach. Targi to nie tylko promocja lokalnych smaków, ale także szansa na rozwój. Przedsiębiorcy z Mazowsza mogą poznać nowe trendy, zyskać inspiracje i budować swoją pozycję na rynku. Samorząd wspiera te inicjatywy, aby mazowieckie produkty zyskały coraz większy rozgłos i uznanie w Polsce oraz na świecie. Niektóre z tych produktów zostały uhonorowane wyjątkowymi wyróżnieniami, w tym prestiżowym laurem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Nagroda ta przyznawana jest tym, którzy w sposób szczególny promują mazowiecką tradycję kulinarną poprzez swoje wyroby. Co więcej, niektóre produkty znalazły się także na liście produktów tradycyjnych, co nie tylko podkreśla ich unikalny charakter, ale również daje im dodatkową rozpoznawalność w kraju. Stosujemy wiele instrumentów wsparcia, takich jak na przykład konkurs Laur Marszałka czy konkurs na najlepsze sery zagrodowe. Jeździmy z naszymi producentami na targi, nie pokazujemy ich produkty, ale także dbamy o to, żeby coraz większa liczba produktów znalazła się na liście produktów tradycyjnych i regionalnych, która jest prowadzona przez ministra rolnictwa. Przedsiębiorstw z Mazowsza na tej liście coraz więcej. To są producenci mali, lokalni, produkujący na lokalny rynek, ale to są też wielcy producenci z dużą tradycją, tak jak Radomska Piekarnia, nagrodzona kilka lat temu laurem Marszałka. Rok temu zacząłem tak produkować wędliny dworskie i zaczęły mi smakować, bo zanim go zrobiłem do sprzedaży, to było kilka prób, żeby wyglądało to dobrze i miało smak. Doszliśmy do perfekcji, doszliśmy do takiej perfekcji, że Baleron Dworski miał wyróżnienie w laurze Marszałka. Później jeszcze World Food Poland miał też wyróżnienie i na Smakach Regionów zdobył złoty medal w Poznaniu w ubiegłym weekend. Wygraliśmy konkurs w naszym kulinarnym dziedzictwie, mamy kilka pereł, mamy kilka laurów Marszałka, 5 laurów i jedno wyróżnienie w laurze Marszałka.
W zeszłym roku zgłosiliśmy, robimy m.in. galarety, tak zwane nóżki starowiejskie, które zgłosiliśmy do konkursu w Urzędzie Marszałkowskim o laur marszałka. No i udało nam się tam dostać wyróżnienie. Pierwszy raz wystartowaliśmy tak dosyć przypadkowo. Okazało się, że te nóżki zostały docenione. Teraz kolejna nagroda w postaci perły, w postaci dyplomu Targów Poznańskich. Także jest to no bardzo nobilitujące do pracy i potwierdza to, że to, co robimy, robimy dobrze, robimy fajnie i w dobrym kierunku zmierzamy, chcąc zrobić te wyroby najwyższej jakości i smaczne. Samorząd Województwa Mazowieckiego nieustannie dba o to, by wspierać i rozwijać lokalne firmy. Współpraca z przedsiębiorcami, finansowanie ich udziału w targach, a także promocja naszych produktów to tylko niektóre z działań, które mają na celu podkreślenie wyjątkowości Mazowsza. Nie zapominajmy, że takie inicjatywy to także ogromna korzyść dla województwa jako regionu. Promocja lokalnych produktów sprawia, że nasza część Polski staje się coraz bardziej rozpoznawalna na mapie kulinarnej i turystycznej Europy. Dzięki tym działaniom Mazowsze staje się regionem rozpoznawalnym nie tylko z uwagi na piękne krajobrazy, ale także na wyjątkowe produkty, które łączą tradycję z nowoczesnością. Każdy z tych wyrobów to nie tylko smak, ale także historia i pasja. Zaczęło się od 2012 roku, jak już otworzyłem tu zakład Mola, działający do tej pory, a wcześniej to się zaczęło od szkoły zawodowej, gdzie w 1997 roku podjąłem naukę zawodu w przetwórstwie mięsnym. Wszystkie te wędliny dworskie są po prostu najwyższej jakości, jakim w tej chwili nasz zakład prowadzi. Kiełbasa swojska powstaje z mięsa wieprzowego chudego i tłustego. Potem są dodawane do tego naturalne przyprawy, czosnek, pieprz, czosnek niedźwiedzi, cukier. No i z tego powstaje kiełbasa swojska. Jego tradycyjność polega na tym, że do produkcji używam tylko peklosul i naturalne przyprawy i dlatego ma taki smak, wygląd oryginalności. My robimy tak naprawdę z wysokiej jakości mięsa i nie dodajemy właściwie niczego dopiero z mięsem, oprócz mięsa i przypraw. Także myślę, że każdemu smakują. No, dostaliśmy też 2 czy 3 nagrody już za te pierogi, także myślę, że jest to produkt, który jest doceniany na rynku. Te produkty nie zawierają żadnej chemii, żadnych konserwantów. One w związku z tym mają stety bądź niestety krótki termin przydatności, bo po prostu są zrobione tak, jak robimy to w domu. Także takie pierogi są w stanie wytrzymać około 7 dni, bo takie mam zrobione badania. Natomiast takie towary wszelkie, które są w sklepach, przeważnie ten termin jest dużo, dużo dłuższy. Staramy się brać produkty z lokalnych dostawców. Niedaleko tutaj Ciechanowa jest taka mała mleczarnia, z której bierzemy m.in. sery i inne produkty do nas. I też właściwie nieopodal tej mleczarni jest taka mała ogłojnia, gdzie skąd dostajemy mięso do pierogów, do różnych innych naszych wyrobów. A gdzie tych wyrobów szukać? Wcale niedaleko, ponieważ nic nie oddaje ducha Mazowsza tak, jak lokalne targowiska. To tutaj, w otoczeniu rozmów, smaków i zapachów, odkrywamy najlepsze produkty od lokalnych wytwórców. Świeże owoce, warzywa, sery i wędliny, tworzone z pasją i w zgodzie z tradycją. To dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego lokalne targowiska nie tylko rosną w siłę, ale stają się prawdziwymi sercami naszych małych społeczności. Tu spotykają się tradycja i nowoczesność, wspólnie dbając o rozwój lokalnego handlu i pielęgnując kulturę Mazowsza. Dla przykładu, w samym sercu Białobrzegów, dzięki wsparciu finansowemu pozyskanemu z Urzędu Marszałkowskiego, powstało nowe targowisko. Miejsce, które tętni życiem i stało się prawdziwym centrum lokalnej społeczności. To tutaj mieszkańcy spotykają się, by robić zakupy, wymieniać nowinki, a także wspierać lokalnych przedsiębiorców. Targowisko w Białobrzegach to nie tylko miejsce handlu, ale i miejsce, gdzie budują się więzi, a tradycje przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Zatem czas na zakupy. Zamiast standardowej wizyty w supermarkecie, wybierzcie się na lokalny bazarek. Tu każdy stragan ma swoją historię, a zakupy są prawdziwą przygodą. Smakujcie, wybierajcie i poczujcie różnicę. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym odcinku. Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszych profilach w mediach społecznościowych, m.in. na Facebooku, jak również na naszym kanale YouTube. Do zobaczenia już za 2 tygodnie w kolejnym odcinku Wieści z Mazowsza. Dziękuję za uwagę, Anna Głowacka.